W letniej festiwalowej odsłonie dokończenie opowieści Jarosława Panka dlaczego zginął Gianni Versace? Jest upalny wtorek, 15 dzień lipca 1997 roku. Gianni wysacze rano przyleciał zmęczony z Europy, z Włoch. Akurat zajmował się pokazami na hiszpańskich schodach w Rzymie, ale nie brał w tym udziału, zostawił wszystko do Nateli. On tylko tam pewne rzeczy zorganizował i resztę zostawił jej. Ona miała resztę dokończyć, prawda? On wrócił trochę zmęczony właśnie do willi w Miami, żeby sobie trochę odpocząć. I jeszcze rano... Zdążył kupić gazety News Cafe, zdążył kupić, nawet wiadomo jakie kupił, wiadomo, że kupił Wołga, wiadomo, że kupił gazetę People, to jest coś takiego w rodzaju, trochę jak nasza gala, Viva, więc takie gazety z celebrytami, prawda? Kupił też gazety biznesowe, biznes insidera, kupił, bo też się tym trochę interesował, i kupił pięć tych gazet i zmierzał do swojej willi na piechotę po to, żeby sobie te gazety we własnej willi poczytać. I on właściwie wyszedł tylko po gazety. I tam go dopadł Andrew Cunanan, który bez wahania wyjął pistolet, który dostał od pierwszej swojej, ofiary w prezencie. Podobno świadkowie mówią, że porozmawiali trochę po włosku, że to była rozmowa trochę nieprzyjemna, że oni na siebie krzyczeli po włosku, i nagle Andrew Cunan wyjął właśnie ten pistolet i po prostu do niego strzelił. Gianniej mu wypadły z ręki te gazety, wypadł mu portfel, podał mu klucze. Takie znamienne trochę było to, że właśnie w gazecie People na okładce był Andrew Cunanan jako poszukiwany, najbardziej groźny przestępca w całych Stanach Zjednoczonych. Więc było takie znamienne, że on go, być może ten Gianni go nawet rozpoznał, zobaczył, że. Jest na okładce, a ten człowiek stoi przed nim po prostu i mierzy do niego z pistoletu. Ale już nic nie zdążył zrobić. Było to takie dziwne trochę morderstwo i takie bardzo symboliczne, bo jedna z tych kul, która przeszła Dzianiego Versace, przeszła go na wylot, odbiła się od metalowego ogrodzenia i trafiła w gołębicę, która tam upadła, martwa po prostu, w tego martwego ptaka. To spowodowało wiele domysłów później i dopóki nie odkryto, że to jest Andrew Cunanan, to ta gołębica spowodowała, że zaczęły być takie trochę domysły, że może to jednak była mafia, może to nie był szalenie bo mafia często jak wykonywała na jakimś wyrok, to zostawiała martwe zwierzęta, martwe ryby, martwe ptaki, a tu tego martwego ptaka znaleziono, ale tak. to był czysty przypadek. prawdopodobnie przypadek po prostu. I Andrew Cunanan, który zastrzelił tego dnia, tego dziennego Versace, szybko się dosyć oddaje, zaczął uciekać. Ktoś go nawet przyuważył, zaczęto go gonić, ale go nie dogoniono. Ten świadek go nie dogonił, a świadek z kolei wrócił, żeby zawezwać pogotowie, no bo Gianni Versace jeszcze żył, to nie była śmierć na miejscu, więc ludzie uznali, że ważniejsze jest ratować projektanta, który był wtedy taką trochę Miami. Oni Całe Miami było dumne z tego, że ten Dziani tam mieszka, że się bawi w nocnych klubach. Był taką trochę, trochę maskotką tego Miami, Jednocześnie coś, co przyciągało turystów, no bo wszyscy chcieli pójść do nocnego klubu, bo mówili, a nuż zobaczę, nóż tam spotkam Gianni Versace, który tam się czuł bardzo swobodnie, nie miał ochrony, nie izolował się od tego społeczeństwa. On się chętnie z tymi turystami bawił, z tymi klubowiczami. Więc tym bardziej, jak ktoś zobaczył pierwszy świadek, że leży krwawiący dziani Wesacze, to uznał, że lepiej zamiast gonić tego potencjalnego zabójcę to trzeba pomóc temu Wiezać pogotowie, Pogotowie zostało wezwane. Gianni umarł w szpitalu, jeszcze żył, ale ponoć nie dało się go uratować. Te obrażenia były tak rozległe, że, że to było zupełnie niemożliwe. Po prostu Miami było w totalnym szoku. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że to Andrew Cunanan zabił Gianniego Grosaccia. On był znanym mordercą poszukiwanym, bo już miał na swoim koncie cztery ofiary, ale ciągle nie wiedziano, czy to, aby Andrew zabił właśnie Gianniego, chociaż już takie podejrzenia się pojawiły. No i właściwie wyglądało to na to, że to będzie być może jakaś kolejna zbrodnia doskonała, albo kolejna zbrodnia, która spowoduje kolejne zbrodnie, bo właściwie, no już całe Miami było postawione na nogi, FBI było postawione na nogi, wszystkie służby szukały Andrew Cunanan'a, który wyglądał na jakiegoś morderca doskonałego, który po prostu gdzie nie pojedzie, to, to zabije. On się z niczym nie krył, on zostawiał odciski palców, on nie zacierał swoich zbrodni. Wszyscy wiedzieli, że to jest on, ale był ciągle nieuchwytny i to było najgorsze i nikt nie wiedział, kogo zaatakuje kolejnego. Służby amerykańskie do tego stopnia po tym zabójstwie Jenny'ego Versace były postawione na nogi, do tego stopnia się bały o Życie kolejnych celebrytów, że właściwie w Miami życie nocne zanikło. Ludzie się bali przez kilka dni wychodzić, bo się bali, że będą następną ofiarą, bo nikt nie wiedział, czy Andrew Cunan wyjechał, czy za chwilę będzie szósta ofiara, prawda? Czy to będzie ktoś nieznany, czy może kolejny celebryta albo ktoś zamożny, których nie brakowało w Miami, bo jak wiemy, jest to miejsce do życia wielu bardzo zamożnych osób. Więc do tego stopnia bano się o życie tych celebrytów i tych znanych osób, że nawet Interpol został poinformowany, bo nikt nie wiedział, czy Andrew Cunan wyjechał, czy jest w Miami. A może wsiadł w samolot po tej zbrodni i pojechał do Europy, zabijać następnych. Więc parę osób, paru celebrytów dostało w ogóle takie potajemne ostrzeżenia, że uważajcie, nie wychodźcie. Takie ostrzeżenie dostał George Armani, dostał John Travolta, dostał Elton John. Zaczęto trochę po cichutku chronić tych celebrytów, bo nikt nie wiedział, kto będzie następny. No i cóż, okazało się, że jednak ta pętla zaczęła się zaciskać. Andrew Keenan zdążył się jeszcze wrócić do swojej ciężarówki, tej, którą ukradł człowiekowi, którego zaszczyli na cmentarzu. Dążył się tam jeszcze przebrać. Jeszcze był. Kilka dni w Stanach i zdradziło go. Pierwsza rzecz, że zadzwonił do kolejnego znajomego i, tak jakby od niechcenia poprosił, że załatwi mi nowy paszport. Czyli wyglądało na to, że będzie chciał uciec z tych Stanów Zjednoczonych i wyjechać gdzieś do Europy. No i ten człowiek, do którego zadzwonił, poinformował policję: Słuchajcie, dzwonił do mnie ten Andrew Cunanan, poszukiwany, chce paszport. Nawet, być może tam doszło do sytuacji, ale to nie zostało do końca opisane, czy przypadkiem on się nie chwalił, bo Andrew Cunan potrafił jeszcze się chwalić tymi swoimi zbrodniami, bo on uważał, że jest tak doskonałym mordercą, że oni są Czego szukają, a i tak go nie znajdą. Co więcej, on w tej ciężarówce, w której się przebierał, zostawił napisane krwią, być może krwią Dzianiego Versace, takie słowa złap mnie, jeśli potrafisz. Czyli on se zupełnie kpił po prostu, uważał, że tak doskonale sobie radzi, tak doskonale wodzi te wszystkie służby, to FBI, te policje za nos, że mu się wszystko uda. No ale cóż, okazało się, że nie do końca się udało. Okazało się, że skrył się w takim domku nad wodą, który należał do zamożnego niemieckiego właściciela, który to nie Właściciel wynajmował tam takiego coś w rodzaju stróża nocnego, który tam raz na kilka dni miał przyjechać do tego domku i zobaczyć, czy ktoś się nie włamał, czy wszystko w porządku, czy ktoś go nie podpalił, czy coś innego się nie stało, i to on zauważył, że w tym domku ktoś mieszka, że ktoś jest po prostu. No i zadzwoni po policję, i zaczęli mieć już podejrzenia, że być może w tym domku ukrywa się Andrew Cunanan. no i zaczęła być coś w rodzaju tam organizowanej obławy, zaczęło być wszystko cały teren obstawiony, prawda, on zaczął strzelać do tych policjantów. Oni tam jeszcze nie wiedzieli, z do czynienia, ale że wyjdź, wyjść z ukrycia, że jest tutaj, prawda, domek jest obserwowany. No klasyczna policyjna akcja, taka na zasadzie próby złapania przestępcy. I on nie wyszedł. Oni zaczęli do niego strzelać i on w pewnym momencie popełnił samobójstwo. Po prostu włożył sobie rewolwer w usta i w ten sposób się zastrzelił. Więc nigdy nie poznaliśmy motywów tych wszystkich zbrodni. Nigdy nie poznaliśmy motywów, dlaczego postanowił zastrzelić Gianniego Versace. Pewnie nie był to przypadek, skoro go tam szukał. Skoro rozpytywał po tych klubach nocnych, bo byli świadkowie, już, że ewidentnie on szukał tego Gianniego Versace. Ale jaki był powód tego ciekawostką jest też to, że nawet ówczesny partner Gianni Wesacza, z którym mieszkał i żył w Miami, nie wykluczał wersji, że jest to rodzaj zlecenia, że być może Andrew Cunanan nie zabił go tak po prostu, żeby się mścić, bo nie miał powodu, a wszyscy szybko dosyć obalali tezę, że to były odtrącone zaloty, bo Gianni Wesaczy miał swojego partnera i chyba nie, nie tu był powód. Natomiast partner Vesace'ego mówił, że nie wyklucza, sam zeznawał, że nie wyklucza, że być może Andrew Cunanan po prostu dla zysku, dla, dla pieniędzy został wynajęty przez mafię, bo mówiło się trochę wtedy, że Gianni Versace miał długi um u mafii, że nie było wszystko takie różowe. Dom Mody Versace przeżywał wtedy pewne trudności finansowe. Mówiło się o tym, że Gianni zadłuża się u mafii, żeby wyprowadzić dom Mody na prostą. Więc no, taka teoria się pojawiała tego morderstwa, prawda? I, I jeśli sam narzeczony Gianni Versace tej teorii nie zaprzeczał, no to mogło być coś na rzeczy. Bon, tak, jest prawdopodobny. Jest prawdopodobny, tak. Natomiast nigdy nie został do końca zweryfikowany i potwierdzony. I chyba tego się. Już nigdy nie dowiemy, bo gdyby Andrew Cunanan przeżył i złożył zeznania, może byśmy wiedzieli trochę więcej, ale ponieważ popełnił samobójstwo, no to zawsze pozostanie tajemnicą. Na początku to jeszcze policja próbowała w pewien sposób zrobić taką pułapkę, zastawić na, na Andrew Cunanana i zanim on popełni to samobójstwo, zanim go znajdzie w tym domku, to właściwie zaraz dwa dni potem odbyły się takie dziwne uroczystości, ni to pogrzebowe, ni to powspominkowe w Stanach Zjednoczonych i policja liczyła, że być może uda się, pojawi. on się pojawi, bo często mordercy się pojawiają na pogrzebach własnych ofiar. To nie był pogrzeb, to była taka dziwna uroczystość, trochę rodzaj pułapki, żeby on się tam pojawił, ale on się tam nie pojawił. Natomiast 22 lipca, czyli właściwie zaraz, 7 dni po tym, jak został Gianni Versace zaszczelony, odbyły się te oficjalne uroczystości w Mediolanie, w katedrze, w Duomo. Uroczystości pogrzebowe, które no, zgromadziły wielu celebrytów, bo i Armani, z którym Versace nie miał specjalnie dobrych stosunków. Panowie się za bardzo nie lubili, ale Armani przyszedł na ten pogrzeb, do katedry. Na tym pogrzebie pojawił się także oczywiście Karl Lagerfeld, Pojawiło się wielu znanych modelek, celebrytów. Pojawił się Elton John, który tam zaśpiewał zresztą. Pojawiła się także księżna Diana, która nie miała świadomości, że za 6 tygodni sama będzie w innej katedrze chowana, bo ona przeżyła dzianego zaczy tylko sześć tygodni. Tak, 31 tak, sierpnia. Tak, tak, tak. Sama nie wiedziała wtedy, że za chwilę będą opakiwać ją, prawda? Więc pogrzeb był wspaniały, wzruszający, pełen celebrytów, pełen polityków, dziennikarzy, mediów. No ale cóż, tej zbrodni do końca nigdy nie wyjaśniono. Nigdy nie poznamy prawdy, czy czy zginął po prostu z rąk niewątpliwie szaleńca, bo jeśli ktoś zabija pięć osób właściwie tak trochę bez powodu, to niewątpliwie coś w tej głowie musiało być. Natomiast nie dowiemy się tego nigdy, czy zginął dlatego, że po prostu to było szaleństwo, czy dlatego, że może to był jakiś odtrącony kochanek, czy może dlatego, że po prostu było to zlecenie mafii. To na zawsze pozostanie tajemnicą. Prawdziwie kryminalna historia, o której opowiadał Jarosław Panek Grand Luxury Outlet. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.